Siema widzowie, kolejny dzień, kolejna przygoda, kolejny odcinek. Ja nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku właśnie z gry The Long Dark, czyli Długie Ciemno. Faktycznie jest długie, ale tak ciemno to zazwyczaj nie jest w tej grze, chociaż przydarzają się takie noce, kiedy faktycznie strasznie jest ciemno i nic nie widać. Dobra, bo ja nie o tym miałem tutaj gadać. Wróciłem do więzienia, mamy przy sobie insulinę. No i musiałem zostawić wszystkie te przedmioty, które zebrałem po drodze. Gra mi tak podpowiedziała, powiedziała, żebym zostawił wszystkie przedmioty, które nie chcę, żeby zostały tutaj zagarnięte i ukradnięte przez panów złodziei i bandytów. Więc zostawiłem wszystko, co miałem przy sobie, ale wezmę tak z ciekawości może butelkę wody i zobaczymy, czy faktycznie oni się o to sprują, że ja mam przy sobie tą butelkę wody i że mam wyskakiwać z tego, co mam w kiermanie. Możecie zostawić lajka na dobry początek i kiedy podejdziemy tutaj, odpali się jakaś cutscenka, więc sobie tą cutscenką zaczniemy. Nie widziałem jej, aczkolwiek widziałem, że się odpala. Wow. Shit. You made it. I made it. I guess you're tougher than you look. I found stuff to help the warden. Medical supplies. Yeah. You'd better get in there to see him. He doesn't look too good. But first, you gotta let me frisk you. Mathis, I'd have my balls if I let you sneak a knife in here. Co ukradł mi? Nakrzyczy na mnie, że mam butelkę wody? Chyba niekoniecznie. Rozdział drugi. W ogóle tych epizodów jest 5. Czyli to jest czwarte, czyli jeszcze końca giereczki nie ma. To oznacza, że gra jest gigantycznie długa. Ale dobrze, podoba mi się to. Zresztą wy widzicie też tam sam taki w dużej ilości taki miąższ. Who the hell are you? Relax. I'm your neighbor in cell 15. Yeah, Mathis is pilot. Bo mam wycinam Cleaned you up the połowę best I tego could. chodzenia You might have a nudnego. broken rib. Maybe more. Mathis opened up a couple Oj, of bad sorry. cuts on you, so I stitched them up. Gave you a shot of antibiotics. Hopefully that'll prevent serious infection. Thanks. You seem to know a fair bit of first aid. Well, I'm married. I know a doctor. And I get hurt a lot. With friends like Mathis, I'm not surprised. Oh, Mathis is no friend of mine. We'd better hurry before the guards come back. There's something I need to tell you about the prison. I'm listening. Solitary. It's on its own locking circuits, separate from the rest of the prison. Mathis and his guys, they haven't figured that out yet. But when they do. When they do, they'll get Donner out and there will be hell to pay. They blame you for Donner? Mathis thinks I use some kind of override to keep Donner locked in there, even when the rest of the cells went haywire. Well, did you? Nah, it's. I can't figure it out, but someone is out there messing with the system, messing Molly. with Mathis, and keeping Donner inside. I might have an idea of who it is. You see someone out there? Not saw, but I talked to someone on the phone. Right. The old rotary phone system would still work. Redundancy for when the sad phone. Goes down. Right. Shit, they're coming back. Get back in your cell. You gonna be okay? Just don't let them find you in here. If you get to talk to whoever was on the phone again, do whatever they ask. Because right now, they are the only thing keeping us all alive. Think we can trust them? The enemy of my enemy is my friend. Thank you.
Hey, how'd that happen? Wow. Yeah. Must be glitchy. These idiots think I'm a fool. They don't think I can figure out what happened here. But they were too chicken shit to take care of the warden themselves. And sent you out into the cold to do their dirty work. And you, risking your life to save a guy you don't even know. What a fucking Boy Scout. That's me. You still don't get it. Don't you see that in this new world, Mackenzie, Boy Scouts will be the first to die? And yet, here I am. Well, smartass, if you're gonna make yourself useful, you're gonna make yourself useful to me. Am I? Yes, you are. And why am I gonna do that? Well, because... Hard case. Right. Get back out there, pilot. Go find out what's wrong with this place. What do you have in mind? Well, obviously there's something wrong with the power. Though he's been no help, a map in the warden's office shows this place has its own power plant, so... Go check it out. Give me some power, so I can open the gates to Solitary. Right. Power. Solitary. Got it. And Mackenzie. Yes? Don't dawdle. Or... The warden gets it for real this time. Tylko nie naczelnik. I gdzie mam tego naczelnika, tak szczerze mówiąc. O siebie się bardziej martwię. Znaczy, no, jeżeli tutaj przy okazji możemy uratować komuś życie, to czemu by nie, ale... Mathis said to give you this. Co to? Mapa, ja... Mapa! Nie. That's 'cause it isn't. It's a bit of a map. Shows a mapa. Looks like you can just follow the power lines or something. It's cold out here. I won't find the dam if I freeze before I get there. Do I look like a guy who gives a shit? You don't want to freeze out here? Then get moving. Dobra, dobra, nie skrywaj się. Czuję dobro w twoim serduszku. Pokaż tą mapę. O kurde, i tutaj mamy, okej, okay, mamy tutaj podblokowane jakieś przyczepy, stodoły, stacje i przyczepy. A my się mamy udać, gdzie? Gdzie mam się udać? Dostałem jakąś mapę, ale czy tutaj będę miał zaznaczone tutaj chata? Elektrownia. No to jest spory kawałek drogi, wam powiem szczerze, no dobra. Udaj się do elektrowni, okej. Okay. A czy ja tą mapę mogę jakieś przeczytać, co dostałem, czy niekoniecznie? Nie, chyba. Nie jest to rzecz, którą mogę przeczytać. Odblokowało mi to po prostu tutaj... miejsce, do którego mam się udać. Na szczęście wszystko, co miałem pozostawić, to pozostawiłem ważnego, także możemy sobie to teraz pozbierać. Jakieś rękawiczki, wszystko tutaj zostało powyrzucane, więc jest dobrze. Chociaż mam wrażenie, że więcej rzeczy miałem przy sobie. Niżej tutaj wyrzuciłem. Znaczy, niżej tutaj teraz znalazłem. Tak, to było więcej rzeczy tutaj, nie? Fest. Coś mi tutaj, kurde, nie gra generalnie. Wyrzucałem tu przecież cały swój ekwipunek. Wszystko tu było. Zapałki, jedzenie. Czemu, kurwa, tego nie mam teraz w eku? O kurde. Chyba ziomuś nasz, który nas pilnuje, ten zły, nie wiem, jak on się nazywa. Ten więzień chyba się zorientował, co tu się kroi. I niestety... Staliśmy przejrzani. Niedobra jest to informacja. Xbox, kurwa, jakbym mógł jeszcze wyciszyć te powiadomienia, żeby mnie nie denerwowały, to by było świetnie. Niestety, jedzenia brak, ale może... Ty, no broń miałem. Przecież Givera była. Nie, no nie jest dobrze, Oddaj. Przecież wyrzucałem broń. Była broń, nie? Mieliśmy spluwę, wszystko mieliśmy. O kurde, chyba naprawdę on to ukradł i zostawił nam te kociuchy. Dobra, ogrzejmy się tutaj, bo ja bym najchętniej... A, najchętniej to ja bym naprawił te rzeczy, wiecie? Tylko czym ja mam to naprawić? Na silinę?
No nie da rady. Dobra, to musimy iść i liczyć na to, że będziemy mieli trochę więcej szczęścia. Może to nie było najlepsze miejsce do ukrycia. Mogę to w jakimś bagaju zostawić albo coś takiego. No nic. Nie pozostaje chyba nic innego jak dzidę przed siebie i liczyć na to, że będzie jakoś kurwa dobrze. Piec grzewczy, wiadro metalowe, książka, papier. No zbieram to wszystko, bo to się przyda. Wycinek z gazety. Fragment starej z gazety, spękany i pożółkły ze starości. Według naszych ustaleń w zeszłym miesiącu doszło do ucieczki 5 mężczyzn z więzienia w Blackrock. Wszyscy odsiadowali wyrok dożywocie. Informacje o ucieczce zostały ujawnione w wyniku przejęcia oficjalnej notatki przez koalicję mediów, której członkowie zajmują się obecnie problematyką kanadyjskich zakładów karnych. Jeden z więźniów dobrowolnie wrócił do placówki, zwłoki drugiego odnalazła grupa pościgowa, a los trzech pozostałych nadal jest nieznany. Zgodnie z informacjami ujawnionymi w notatce, władze więzienia wydają się przekonane, że trzej pozostali uciekinierzy także zginęli, ponieważ tereny otaczające to ukryte złą sławą więzienie należą do wyjątkowo niegościnnych. To prawda. Niestety miałem okazję się przekonać, że nie są to gościnne tereny. Nie no, jest taka lipa, że ja tutaj nie mam broni żadnej. To już się nie opłacało tutaj brać tej broni. Na przykład tej flary, co tutaj było, tego pistoletu na flary. Jakbym po prostu go nie brał i tutaj zostawił go w tej szafie. No teraz miał ten pistolet. Tak mi skroił gościu. No kurde. Oj, będzie ciężko, trzeba lecieć na łeb, na szyję. Dobrze, że chociaż nie wieje i tak dalej. A i tak zamarzamy. Dobra, musiałem zobaczyć, czy wszystko tutaj jest z nagraniem. Śmiga i lecimy dalej. Czyli według mapy powinniśmy iść prosto. Wrócić do tego miejsca, gdzie byliśmy wcześniej, czyli to rozdroże. Iść potem w prawo i tutaj będzie jakaś stara stacja. To jest na pewno miejscowa, którą chcemy odwiedzić. Jest tutaj też miejscowa, którą chcemy odwiedzić, czyli przyczepa, bo tutaj pewnie znajdziemy jakieś fajne rzeczy. No i do tej chaty też możemy zajrzeć, no bo potrzebujemy jakiejś broni i tak dalej, także to są raczej konieczne miejscowe. Szkoda, że nie mogę sobie tutaj przejść koło tego więzienia i do elektrowni. To było bardzo piękne, ale niestety świat tutaj nie jest taki piękny. Nie możemy iść na tak zwaną szagę, czyli na skróty. No co, mam kamienie. I liczymy na to, że będę dobrze trafiał wilki tymi kamieniami. Czy jak trafi jelenia kamieniem, to coś mu zrobię? Chyba maksymalnie to mogę go co najwyżej zdenerwować, żeby mi przypierdolił. Czy raczej nie chcę tego na razie testować. Dobra, ale trzeba patrzeć na pozytywy w życiu. Za to jesteśmy w stanie zajebiście szybko biec. Gazu, 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 gazu. Dobra. Coś mnie goni. Oj, tu jest kolejny gagatek. No tak mniej więcej, pach. Okej, okay, mało się boisz. Trafiony został. To mu chyba za dużo nie daje. Kurwa, szarżuje cię. Bo i tak by mnie zaatakował. Oj, oj, oj. Ale jest niedobrze, nie? Ale jest fest niedobrze. Przecież dlaczego ja nie mam żadnej broni? No, to co ty nie powiesz? Przy okazji wypadałoby też nie zamarznąć, no ale... Może jeszcze jakieś cenne rady? Nie trać ręki? Nie daj sobie odgryźć palce? No przecież wiem, wariacie, tylko... Tylko jest problem, jeżeli chcielibyśmy tutaj zatrzymać krwawienie, to byśmy musieli stworzyć jakiś bandaż. A problem jest taki, że niestety aktualnie nie posiadam żadnych bandaży ani żadnych tutaj tego, żadnych szmat, które mógłbym podrzeć. A nie, mogę, mam tkaninę. Tylko 10 minut trwałoby ten bandaż. Nie, to muszę i tak go wykonać, bo się wykrwawię chyba ostatecznie. Tkanina, wykonaj. O kurwa. No nie jest dobrze. Ale trudno. Krwotok głowa. Musimy zatamować. No może jakimś cudem się uda, jak na sprincie będę biegł. Gdzie ja wchodzę teraz? W ogóle tu nigdy chyba wcześniej nie byłem, bo my tutaj jakoś na skróty poszliśmy.
wcześniej. Pozbierajmy kamienie na królasy. Nie no, to mnie tak boli, że nie mam swojego ekwipunku. Gdzie jest mój ekwipunek, który tam zostawiłem? Mega by się to przydało. Ryzyko hipotermii. Przydałaby się bronia, jedyne co dostaję to hipotermia. Ale nie należy się w życiu poddawać. Dobra, gonimy za jeleniem. Prosto i potem chyba delikatnie w prawo. A tutaj jest jakaś stodoła, ale wydaje mi się, że w tej stodole już byłem i tam nie znajdę nic ciekawego. Że tam jedyne co mógłbym zrobić to potencjalnie odpalić ognisko, tylko mówię, że potencjalnie, bo całkiem możliwe, że ja już tam zużyłem wszystkie drewno, które było w okolicy. Więc dupa. Jeszcze bardziej widzę, zaczyna. O kurwa, gonią mnie. To jakieś watacha wilków! Chuj oza jest. Dobra, umarłem, nie? Bez szans. Do stodoły? Nie, do auta. Dobra. Zostaw. Pyk. Odpuścisz? Oj, chyba one tak szybko nie odpuszczą. Tak mi się coś wydaje. Oj. Jakie szybkie pomysły? Brak szybkich pomysłów. O! No, coś czuję, że jesteśmy niestety martwi. Moglibyśmy zregenerować jakby speeda i po prostu Jida przed siebie. Chyba tak zrobimy. Posiedzimy tu chwilę. Regen speeda. No i największą moją szansą jest tutaj stara stacja, mi się wydaje. Także wytrzymały, zregenerujemy speeda. O, odpuściły chyba w ogóle swoją drogą. Dobra, Jida i tak przed siebie, bo zaraz, jeżeli nie od wilków, to umrę z zamarznięcia, więc po prostu lecimy. Dobrze idę? Zajebiście idę. Oj, czerwone HP. Niedobrze. Nie damy rady. Na styk, ale no nie, znowu się nie uda. Zabraknie 10 metrów. Te 3 kamienie, co po drodze zebrałem. Ryzyko hipotermii. Już jesteśmy tak blisko. F5. Damy radę, gdzie tu jest wejście? Dawaj. Kurwa, już mnie znosi. Szybko. Do środka, tam będzie ciepło. Gdzie to jest kurwa wejście? Oj. No nie, no dlaczego zawsze muszę być o krok od tego, od zwycięstwa i przegrać i tak? Gdzie tu jest wejście? A, z tamtej strony. Nie. A, tak. Nie. Tak? No, powiedzmy, że można to nazwać chyba wejściem. Czekaj, przeszukuj tutaj tego, pojemnik z zaopatrzeniem. Pusto, dobra, pakuj się do środka. Tam powinno być troszeczkę cieplej. Miejmy nadzieję, jest. Temperatura na plusie. Super. No tylko ja się, chłopie, bujam jak po dobrej imprezie. O kurwa, przecież ja tu nic nie dam rady wyciągnąć. Znaleźć. Podpalić. Nie jest dobrze. Kurwa, uspokój się. Może byśmy się kimnęli w sumie. Może łóżko tu jest jakieś. To było dobrze, jakby było łóżko. Fajnie by było. Jest tutaj łóżko? No nie, no nikt tu nie... A jest łóżko! Dobra, to kimnijmy się może tak 6 godzin i odzyskamy sobie troszeczkę hapy. O, wichura. Za oknem. Za oknem deszcz. A ona. Dobra, wszystko wyleczone. Skręcony nadgarstek też wyleczone. Mam 4 zapałki przy sobie. A. No to nieźle. To jeszcze się kimnę trochę więcej chyba jednak, wiesz? Tak może do dnia to będę cokolwiek widział, tak by było dobrze. Fajnie, że nam się HP zregenerowała, to spoko, nie będę tak chodził jak pojebany. Ale i tak nie jest dobrze.
Powinno być teraz w miarę jasno, tak jest. Będziemy cokolwiek w stanie widzieć i nie będę musiał marnować tutaj zapałek, więc to jest w porządku. No potrzebujemy wszystkiego, wody, jedzenia. Wszystko jest potrzebne, podpałki, rozpałki, nadpałki, przypałki. Wszystko jest potrzebne. Raport archiwalny, zakrwawiona strona z akt. Przeczytajmy ją. Przekazy ustne, volume C. Znałem jednego z pierwszych naczelników. Gotowałem dla niego, dla pozostałych też. Poznałem go naprawdę dobrze. Nie dało się tego uniknąć. Facet zasypywał mnie pytaniami przy obiedzie. Co myślisz o tym, o tamtym? Zwykle tylko wzruszałem ramionami. Co ja też mogłem wiedzieć. Podczas wojny też gotowałem, więc przywykłem. Facet miał łeb na karku. W każdym razie wyróżniał się wśród tych matołów. Miał też dziwne podejście do kar. Lubił przemawiać i prawić kazania. Że niby ta ziemi zrobi z nich, znaczy z więźniów, lepszych ludzi. Góra Blackrock mówił, że przebywanie w tym strasznym miejscu to ich misja. Nigdy nic z tego nie rozumiałem. A może w takim razie zostawił dla więźniów potencjalnych, uciekających w swojej kryjówce jakieś jedzenie. Albo dla siebie. Albo tutaj jakaś paczka Caritas. Kawa może być chipsy. Mogą być. Dobra, butelka wody. Już mamy podstawowe składniki jedzeniowe. To jest dobrze. Lampa naftowa. Przyda się, będziemy więcej widzieć. A to, że więcej widzimy, to znaczy, że więcej będę mógł podnieść. Nie przegapię połowy rzeczy. Zapałeczki, dobra. Buty robocze, które przegapiłem. Dobra, jest już całkiem w porządku. Przydałby się jakiś kawałek metalu, ewentualnie tak zwany nóż by się przydał. Przybornik do szycia, zajebiście. Szczerze mówiąc. Dobra, już tu więcej nic nie znajdziemy, ale i tak jest całkiem nieźle. A tutaj jeszcze coś jest. Puszka. Dobra. Mamy wodę, mamy jedzenie. Najlepiej to by było tym Mackenzie'im, żeby mu tutaj głodek nie spadał. Ja bym chciał jak najszybciej dostać tego perka związanego z pełnym najedzeniem, czyli plus 5 kilo dodatkowego noszenia. To jest zajebisty perk. Jak najszybciej chciałbym go dostać, tu jest jeszcze otwieracz do puszek. Dobra, możemy poulepszać swoje ciuchy, ewentualnie pozakładać w ogóle jakieś nowe rzeczy, które tutaj popodnosiliśmy. Na przykład wełniane skiety możemy założyć, pewnie, że tak. Te buty będą lepsze, pewnie, że tak. Ale lepsze będą robocze czy do biegania? Wydaje mi się, że robocze będą lepsze, cieplejsze. I tutaj te rękawiczki też pewnie będą lepsze. Załóż. Tutaj nie możemy nic, tutaj nie możemy, nie możemy, nie możemy. W takim razie ja bym najchętniej podarł te wszystkie tutaj te rzeczy, które, szczególnie te rzeczy, które mam tutaj poniszczone. Generalnie wziął z nich tkaniny i no standardowo, nie? Tak jest zawsze, bo wziął tkaniny i z tych bezużytecznych, które nie nosimy aktualnie i założył i naprawił te, które nosimy na sobie, no nie? To jest ogólnie nudne, więc widzimy się zaraz w sumie. Dobra, niestety przez to, że tutaj siedziałem całkiem sporą ilość czasu i generalnie chyba przez to, że zaatakował mnie wilk, wdała się w nas infekcja. Jeśli nie wyleczysz, może zginąć, także miało być fajnie, ale wyszło jak zwykle. Niestety woda też mi się skończyła. Może tutaj będą antybiotyki? No nie, akurat antybiotyków nie ma. Wszystko, co jest potrzebne, to jest, ale oprócz antybiotyków. Pewnie jakbym zauważył, że zostałem pogryziony przez wilka, to bym wziął ten środek, który tutaj jest, czyli ten antybakteryjny, przemył sobie ranę i było zajebiście. No ale nie zrobiłem tego. Stara notatka ze stacji, przeczytaj. Linda, wiem, że to drażliwy temat, bo w tym sezonie obsługujecie na przemian wszystkie zmiany, ale zwróć proszę uwagę na Sama, gdy go spotkasz. Od tygodnia coraz rzadziej składa raporty, poza tym trudno je zrozumieć. W centrali robimy wszystko, co możliwe, by jeszcze w tym roku przysłać wam kogoś do pomocy, ale wiesz jak jest. Tutaj w ogóle coś jest, jeszcze rękawice. Co się? Znajdź zaginionych pracowników firmy energetycznej. Kolejna dodatkowa misja.
Chętnie bym ją wykonał, tylko nie ma takiej możliwości ze względu na to, iż umieram. To jest przede wszystkim taki czynnik. A to po drodze jest w sumie. A to jednak wykonamy. Bo to i tak bym musiał tam zajrzeć. Dobra, no to idziemy dalej. Miejmy nadzieję, że wichura nie będzie tak solidna jak... Nie, jest w porządku. Jak wcześniej. Jest gituwa, możemy ruszać. Było tu coś jeszcze ciekawego? Chyba nie, nie? Chociaż tutaj możemy wejść jeszcze na górę. Nie wiem, czy znajdziemy tu jakieś skrzyneczkę. Jest tu coś, flara. Przyda się na wilki. Zawsze takiś wilk będziemy mogli... Jakiegoś to wilka będziemy mogli odstraszyć, jeżeli przyjdzie taka konieczność. Dobra, nic więcej nie ma. Lecimy dalej. Poulepszałem wszystkie rzeczy, które miałem, więc całkiem nieźle teraz faktycznie trzymamy. Trzymamy tą temperaturę. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Jaką ma odczuwaną Mackenzie? Minus 3. To nie jest tak najgorzej. Generalnie szukamy grzybów. Muszę o tym pamiętać. Tam jest jakaś jaskinia w ogóle. W sumie to bym tam zajrzał. Zajrzał? Zajrzał chyba się mówi. A tutaj nie możemy iść na skróty? Patrzcie, jakbyśmy poszli tędy i od razu tutaj. Może można tu na skróty iść. Zobaczymy. Szukamy grzybów, ale myślę, że owoce też się przydadzą. Czyli będzie nas coś boleć bardzo mocno. Problem tylko z jaskinią jest taki, że tu ledwo co widać. Ale... Znaleźliśmy lampę. Dobra, tu nic nie ma. Może jakiś węgiel poznajdujemy. Ile mam w plecaku? 16 kg na 29. Jest na razie ok. Ognisko. Nie gaszenie, tylko weźmy tutaj, przeszukaj te... Nie wariacie, metalowy pojemnik. Herbata ziołowa może być. Grot. No niestety nic, co aktualnie bym bardzo potrzebował. Najbardziej to byśmy potrzebowali teraz... antybiotyków. Pierwszy raz w ogóle chyba muszę antybiotyki użyć. Chociaż nie, na brzuch chyba się też jeszcze używa antybiotyki. A ja miałem często niestety problemy żołądkowe. Bo przypadkiem zazwyczaj klikałem nie ten przycisk, który trzeba i... A zamiast wyrzucać stare jedzenie, to je wpierdalałem. Dobra, myślę, że pójdziemy sobie tędy i to będzie fajna droga na skróty. Miejmy nadzieję, że tak jest i nie będę musiał się cofać całą tą drogę. Po drodze pewnie niestety omijamy... O kurde. Zostaw. Po drodze niestety pewnie omijamy... Fajną ilość samochodów. Które mogłyby potencjalnie mieć coś przydatnego, ale... Ale z drugiej strony te samochody w sumie nic nie mają przydatnego zazwyczaj. Sru! Dobra, już myślałem, że się nie wystraszył. Pozbierajmy też te pałki, bo to zawsze coś do jedzenia będzie. Na razie nam tutaj zimno nie doskwiera, więc możemy pozbierać. Oj. Który? Dobra, raszuję cię, gnoju. Nie chce mi się czekać, aż on podejdzie. Raz. Dobra, i myślę, że moja droga na skróty będzie faktycznie drogą na skróty. Chyba się uda. Mój genialny plan to jest pałka na ziemię. O, tutaj jeszcze jest jakieś wieża albo jakieś, nie wiem co to jest, ale coś tu jest. Może tu będzie ten pojemnik. Zazwyczaj w takich miejscówach, jeżeli nie ma jakiegoś budynku, to chociaż jest jakiś pojemnik do przeszukania. O, siekierka jest. Też może być. Przyda się nawet przy obronie przed wilkami i tak dalej, jeżeli potencjalnie mnie zaatakują. I pojemnik też jest, więc... Spoko. Może jakieś jedzonko, co? Kanina. No, może być. Zawsze do naprawy się tam ta kanina przyda. Dobra, tutaj prosto i w lewo. Kurde, nie wiem, czy to się uda tędy przejść w sumie. Chyba się uda. A, dupa się uda, przecież tu jest rzeka. Ja myślałem, że... Łe, kurwa. No, to żem zrobił jak zwykle. Plan był dobry.
Ja myślałem, że rzeka jest zamarznięta, a nie, że płynie. No to szybko, bo tutaj jest stado wilków. A mi się zaraz flara skończy do gazu. Ty, naprawdę myślałem, że tu można sobie przejść na skróty, bo myślałem, że to jest ta zamarznięta rzeka. Że teraz my po tej rzece idziemy, a to jakieś bagna tu są. A faktycznie, jeżeli tutaj rzeka z taką pełną mocą zapierdupca, to ciężko by było jej zamarznąć, jeżeli ciągle by była w ruchu. Chociaż zdarza się przy faktycznie silnych mrozach. Znaczy wtedy nadal płynie tylko pod lodem. Bo chyba, że jest wolna też rzeka, to potencjalnie też można zamarznąć, jeżeli wolno sobie płynie. A tutaj nie wyglądał to na taki... Ta rzeczka, która tutaj była, nie wyglądała na jakiś tutaj randomowy potoczek. O! O kurwa, spanikowałem! Dobra. Przypadkiem upuściłem flarę. O kurde, żebym tu nie spadł. Wąski most. Aaaa! O kurde. Rozumiem, czemu się tak nazywa. Dobra, mogę tutaj otworzyć bagaja? Nie, w środku czy coś będzie? Chyba musimy sprawdzić i wejść do środka. Może potencjalnie jakąś puszkę do jedzenia albo cokolwiek. Brak. Też możemy znaleźć tutaj kluczyki do szafek tych strażników. Generalnie ja w sumie mam jeden kluczyk do tej szafki. I z tego co patrzyłem, chyba w tej szafce możemy znaleźć, przypadkiem mi się gdzieś tam spojrzało, jak oglądałem, jak wyjść z tego więzienia, bo nie umiałem i po prostu frontowymi drzwiami się wychodziło. To tam spojrzałem i tam ziomuś otworzył tą szafkę i tam była broń, więc generalnie w sumie to mogłem wziąć tą broń, a nie tutaj dosłownie na styk starać się przeżyć. Wydaje mi się, że miałem taką możliwość, chociaż może też mi klucze zarekwirowali, nie wiem. A możliwe, że tak, możliwe, że mi ukradli w sumie klucze też. A może przez to, że wziąłem wodę, to coś się zbagowało. I chłop mi przez to wszystko zarekwirował. Nie tylko to, co miałem przy sobie, ale też to, co zostawiłem. A może wczytałem giereczkę, bo od wczoraj nie gram odcinek za odcinek. O kurwa mać. No dobra. Nie ma wyjścia. No i możliwe, że po prostu się nie wczytały te wszystkie rzeczy, które wyrzuciłem, chociaż to by było... Chociaż to by było głupie. Coś sprawia, że czujesz się zmęczony? Może to po prostu zmęczenie, wariacie. Nie, tak jest. Żebyśmy, no już widzę więcej niestety niż mogę. Kimnąć też się niestety nie możemy. Blokuje mi możliwość kimnięcia się fakt, że nie posiadam wystarczającej ilości tkanin, ani śpiwora również nie posiadam. Z tkanin byśmy mogli zrobić to śnieżne schronienie, ale potrzebujemy 5 tkanin i 15 patyków. Też nie damy rady niestety. Chociaż badyle możemy znaleźć, ale... Chociaż tkaniny też mogę porwać, no ostatecznie możemy się kimnąć w tym śniegu. Ej, nie mam jakichś fajnych rzeczy? Nie mam tych napojów, takich go, czy jak one się tam nazywają, energetycznych. One są spoko całkiem. W tą stronę możemy iść, ale chyba nie idziemy, nie? Idziemy przed siebie, bo chcemy tam jak najszybciej dojść. Ewentualnie się tam kimnąć. O, to jest przeciw tego, przeciwbakteryjne. Możemy zebrać. Z drugiej strony, po co mi to teraz? Ale może na przyszłość. A, z drugiej strony, po co mi to, jak ja mam przecież 5 tych. No 5 to przesadziłem, ale 2 butelki mam. Środka antybakteryjnego, to nieprzydatne. Przyda się zip. No to jak antybiotyk służy, a ja zaraz się wywalę.
Nie wiem, jak to działa z tymi antybiotykami, tym zatruciem, zakażeniem. Czy to po prostu będę sobie szedł i nagle... Dedek? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, jak najszybciej, bo tutaj już powoli zmęczenie naprawdę widzę. Co tu to biega? Wilk jakiś, słyszę go. Tylko chyba na dole, na szczęście. Ogólnie żeby, no tak, mógłbym nie biegać, to wtedy to zmęczenie faktycznie mniej by tutaj spadało, ale... Ale jakoś dużo mniej? W sumie nie wiem. Mega mało, mega... Nie no, dwa jakby dwie... Jak nie biegam, to spadają dwie te kreski, a jeżeli biegam, to trzy kreski. To wydaje mi się, że bardziej się opłaca biegać w takiej sytuacji. Generalnie. Tak, bo będziemy szybciej, dwa razy szybciej powiedzmy tak biegamy. Czyli wtedy na jeden krok marnujemy półtora jakby kresek, a jak chodzimy, to marnujemy jedną kreskę. Znaczy dwie kreski. Nie wiem, czy zrozumieliście moją matematykę. W ogóle daleko to jest jeszcze? O kurwa. Nie, to chyba tutaj zejdziemy na dół. Nie, na dół zejdziemy? Nie wiem, tam widzę jakąś taką łodę, po której potencjalnie moglibyśmy pójść. Tutaj, w prawo? Nie wiem, czy to jest dobre... Dobra droga. O kurwa. Wilki. Beznadziejna ta droga. Ja już nie wejdę na górę. Nie wejdę, dobra. Nie, to chyba nie jest ta droga, którą powinienem się udać generalnie. Chociaż tutaj w prawo i mamy... O kurde, tutaj w prawo to ja tak nie przejdę przecież. Ja bym musiał się... Czekaj, skąd ja przyszedłem? Stąd przyszedłem, prawda? To ja bym musiał w tamtą stronę iść. Wait. Czy ja bym musiał tędy i w lewo pójść? Żeby dojść do tamtego miejsca, do którego ja chcę dojść? Tutaj na górę spróbujmy. Tędy przyszliśmy, tak jest, ale... Nie da się tędy wejść. Nie wiem, bo gdzieś tam jest te zaginieni pracownicy elektrowni. I chętnie bym tam ich znalazł. Może tędy? Nie, tędy to na bank przyszedłem, prawda? Czy na bank to może nie, ale tak na 90% to tędy przyszedłem. No nie wiem, w sumie. Chyba tak. Nie widzę tutaj zresztą potencjalnie. No to na górę mógłbym wejść tutaj. Nie wiem, kurde, czy iść dalej, czy spróbować znaleźć tutaj tych zaginionych pracowników. Chociaż z drugiej strony ci zaginieni pracownicy, to całkiem możliwe, że są po prostu ludki, które sobie leżą zamarznięte. My byśmy potrzebowali jak najszybciej jakieś schronienia. I gdzieś miejsca, gdzie mógłbym się kimnąć. Mega szybko mi ta energia spadła. Przecież jak tam byli... No, ja tam ogólnie jak byliśmy w tej poprzedniej miejscowie, w której mogłem się kimnąć, to mogłem się tak kimnąć, a nie, że ja się kimłem delikatnie i potem jeszcze stwierdziłem, że świetnym pomysłem jest naprawianie ciuchów i tak dalej. No i niestety zadziała się tak zwana lipa. Bo to mi też mega dużo energii z tym marnowało. Tutaj może jest miejsce, w którym mógłbym się kimnąć. Często w tych jaskiniach są takie właśnie miejsca, w których można spać. I właśnie tutaj też jest takie. To chyba nie mamy wyboru. Odpalimy tutaj ognisko i...
Gimalski. Nie ma co. Węgla można jedynie poszukać, ale tutaj raczej już nie będzie. Dobra, ognisko odpalało się na F4, z tego co pamiętam. Nie F4, tylko 4. Ale F4 widzowie. To jest jeszcze węgiel? Nie, to zwykły kamlut. To nie chcemy. Dobra, ognisko. Chociaż tutaj w ogóle mi temperatura wzrasta. Nawet nie wiem, czy bym musiał ognisko odpalać. W sumie bym nie musiał. Przynajmniej na razie, przez chwilę. A spróbujmy tak, nie wiem, z 3 godzinki tu się kimnąć. Zobaczymy, czy mocno mi temperatura by spadła. I czy w ogóle by spadła. Spadło cokolwiek? Nie, nie. O, i korzyść pozornie najedzony. To mi się podoba. A teraz mi spada? Też mi nie spada. Dobra, no to nie wiem. Zmienimy się może z 6 godzin. A, spada mi HP. A, bo ja mam infekcję, kurwa. Debil. Zapomniałem o tym, że ja mam infekcję przecież. Czytaj. No tak. A, czyli już wiem, jak infekcja wykańca. Po prostu powoli, powoli mi tutaj HP spada. No dobra, ale to 4 godziny to się musimy kimnąć. Żebym chociaż mógł lekko biegać. Ile będziemy mieli HP? No niedużo no, ale co? Przed siebie w takim razie. Dzido po prostu. Jebać tego jelenia i wszystko. Przed siebie, nic nie widzimy nawet. Nie ma znaczenia, przed siebie. Dobra i do chatki jakieś. Jak najszybciej tą chatkę znaleźć. Gdzie tu jest wyjście? Tutaj brak wyjścia, tędy pewnie. Ale ciężko w takich warunkach nawet wyjście znaleźć. Nie tędy? Tędy. Nie tędy. Tędy. Tutaj w prawo? Chyba tak. Mam nadzieję, że w końcu będę na... A, tutaj tak. To już jest taki otwarty teren, mi się wydaje. Tutaj były też wilki, prawda? Chyba prawda. Szybko przed siebie, w prawo i do chatki. Damy radę, ale na styk. Ale dobrze, tak zbalansowany jest, mam wrażenie, rozgrywka. To właśnie dla nowych graczy ich wystarczająco trudno, żeby na granicy tutaj, na granicy przetrwania walczyć. Także spoko, musimy zejść na dół jeszcze, no dobra. Czy ja jestem w stanie zejść po linie? Jestem. Na szczęście nie... Ja spadnę! Właź szybko! Tak mi się wydaje, że jakby, jak mi się skończy ta łapka, to ja spadam, nie wiem, czy to prawda jest. Wolę nie ryzykować. Nie no, kto nie ryzykuje, to nie pije szampana w sumie. Przecież to moje powiedzenie. Ryzyko skręcenia? O. A nie, wszystko jest git, po prostu... Chyba wolniej schodzę delikatnie, jeżeli mi się skończy staminka. Ale jest gituwa. I mocniej się może męczę. Dobra, jesteśmy już przy chacie, już tak blisko. Nie musisz teraz. Duś, też się nie wyspałem. Pewnie trochę ma cięższe warunki. Protagonista, ale... Też mam ciężko, okej? Tutaj chatka? Jest! Proszę, nie jest zniszczona chatka! Dobra, tragedia. Ale może będziemy ognisko chociaż w stanie odpalić. Puszka z katalizator, czapa. Nie, jest tragedia, kurwa. Dobra, umarliśmy generalnie. A, to jest fest śmierć, nie? Ja myślałem, że nie wiem, coś tu przydatnego byśmy musieli znaleźć. Mega, osełka nie jest przydatna. Aktualnie. Pocisk też nie jest przydatną rzeczą, kurwa. No tak blisko, to już mogę do tej elektrowni biec. A to nie damy rady, no. Padnę ze zmęczenia, no. I z mrozu. A jak nie, to jeszcze wykończy mi infekcja. F5. A i w ogóle to są ogniska nie odpalę też, no nie? No czujesz, że umierasz, bo umierasz, gościu. Gazu, gazu. Damy radę, już tak blisko ta elektrownia jest, tak blisko. Pomyśl o
O samych korzyściach trzeba myśleć pozytywnie. Ale no styk, jak się uda. Ale chyba się nie uda, kurde, bo mi niestety jeszcze infekcja psuje wszystko. Jakbym nie miał infekcji, to by było zajebiście. Wtedy bym sobie odpalił ognisko, przeczekał burzę, no super by było. Ogrzał się trochę, no ale niestety, kurwa, jest jak jest. Dobra, skacz! Dobra. No mega blisko jest, ale nie damy rady, nie? Nie da rady. Plan może być jeszcze taki, że się pakujemy... Pakujemy się i robimy ognisko, ogrzewamy chwilę i później dzida przed siebie. A z drugiej strony to wykończy mnie zmęczenie. A ja nie jestem w stanie zrobić tego? Schronienia? Nie, potrzebuję 15 patyków i 5 tkaniny. Czego ja nie mam w eku? Tkaniny? Tkanin nie mam, no i badyli w sumie też nie mam. Nic nie mam. Chociaż badyle już prawie mam. Ale z drugiej strony, no jakbym się kimnął, to byśmy tego. To byśmy padli z infekcji. Trzeba to jakoś mądrze rozegrać, widzowie. Trzeba się cofnąć do chatki, mówię wam. To jest dobry pomysł. Naprawdę. Nie, tragiczny jest. Oj, chyba na tym save'ie tutaj nie ma szans. Trzeba to wczytać jakoś, kurwa. Tak, nie. Może trochę wcześniej save'ik. 8 minut temu? No chyba nie mam wyboru. Wydaje mi się, że 8 minut temu i bezpośrednio już lecimy na tego. Na elektrownię, bo tutaj będzie mega ciężko. Co prawda zabrakną dosłownie sekundy, ale no. Dość ważne sekundy. To jest ten zapis, gdzie co właściwie? A, gdzie schodzimy na dół i myślałem, że tutaj trzeba wejść na górę, no tak. No to co, dzidot przed siebie, tutaj jest jaskinia, możemy się kimnąć w jaskini. Czy my w ogóle chcemy się kimnąć w jaskini, czy po prostu dzidot przed siebie i do elektrowni? Chyba dzidot przed siebie i do elektrowni. Jak mi się wydaje, póki nie ma śnieżycy. Możemy iść. Nie wiem, czy tu jest tak zaskryptowane to, że generalnie jak już pada śnieg, to już w sensie... Nie wiem, czy tutaj jest tak, że za 2 godziny, jeżeli wcześniej była śnieżyca, to tutaj teraz też za 2 godziny będzie śnieżyca. Jak wczytałem, czy to jakby randomowo się pojawia. Ale wydaje mi się, że jeżeli za 2 godziny tutaj było pokazane, że będzie śnieżyca, to za 2 godziny będzie śnieżyca, tak mi się wydaje. Także trzeba gnać przed siebie. Nic nie zbieram, przed siebie. Nie tak, trzeba grzać przed siebie. O, kamień. Nie no, idziemy. Tutaj jest blisko, no prosto, w prawo i będziemy przy elektrowni, tak damy radę. Problemem było to, że w sumie się kimem i próbowałem sobie odnowić zmęczenie. Bo później nie starczyło mi HP niestety, żeby tam dojść. Także jeżeli teraz polecimy bez w ogóle energii, to myślę, że damy radę. Tutaj będzie domek i elektrownia. Chciałbym dojść do tej elektrowni jeszcze przed końcem tego odcinka, także... Proszę się pospieszyć. Nie wiem, czy to... A, tam jest... O kurwa, to tam jest elektrownia? A nie, to jakiś... Nie, nie wiem, co tam jest. Nie, tam coś innego jest, ale też jest jakaś wieża chyba. Może to dalsza część mapy tam jest, nie wiem. To gdzie będzie elektrownia? Mniej więcej tam powinna być. Nie widzę żadnego budynku, więc... O kurwa, nie mogę się wspinać za duże obciążenie. Dobra. Wypierdalam w takim razie wszystko. Pyk, pyk. Pyk. Pyk, 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 pyk. Wszystko wywalam. Groty, kamienie, wszystko. A to co to w ogóle jest? Kolba pałki. Też wyrzuć. Jedzenie to bym akurat zostawił, jeżeli istnieje taka możliwość. Wszystko inne do wyrzucenia. Siekierę też bym zostawił, jeżeli istnieje taka możliwość. Kawę bym wyrzucił, to możemy jeszcze wyrzucić. No już blisko.
Otwierasz do puszek? Dobra, schodzimy. A czyli generalnie pomysł z tym, z kimnięciem się na chwilę nie był taki głupi. Bo bym teraz mógł wszystkie przedmioty, które tam zostawiłem, znieść na ziemię. Znowu o tym nie pomyślałem. Ale co, no znajdziemy nowe chyba, mam nadzieję przynajmniej. A nawet jeżeli nie, to jakieś tak turbo nic istotnego wydaje mi się nie wyrzuciłem. No, jakieś otwierasz do puszek i tak dalej, to chyba nie jest jakieś mega, mega ważne. Dobra, Gita przed siebie, nawet nie zahaczam o ten domek po prawo. Musimy zdążyć przed burzą, przed nocą. Musimy znaleźć... Gdziby. Czy muszę się za nimi dość mocno rozglądać. I żeby tutaj antybiotyki sobie zrobić samemu z natury. Ciekawe, czy Huba Buba, taka polska, ma jakieś właściwości lecznicze. Ja myślę, że ma właściwości, żeby dostał gorączki, aby spróbował ją wypić albo zjeść. Ale faska by może wjechała. Taki Hubie Bubie. O kurwa, mocny towar. Co to Huba Buba? Samochodzik? Czy zajrzymy do samochodziku? Tak, o kurwa, no zajrzymy. I ponieważ jest tu pierdolona watacha wilków, oczywiście, że zajrzę. No to teraz mamy czas. Czekam aż odpuszczą. Nawet jeżeli odpuszczą, to i tak tam będą stali. Jakiś genialny pomysł? Brak. Kurwa, ciężka ta gra. Musimy poczekać, aż odpuszczam. Dobra, odpuścili. Co, teraz oni zaczną uciekać, tak? Tak, a dobra, oni Jidę robią. Dobra, to fajnie akurat, że tu nie stałem w miejscu. Trzeba iść do przodu, a nie stać w miejscu. Super robota, panowie. Dobra, czyli wystarczy się ukryć w samochodzie, jeżeli cię atakuje watacha wilków i będzie wszystko w porządku. Wiedziałem, że na pewno w budynku możemy się ukryć, ale w samochodzie? W sumie nie miałem pojęcia. Trzeba chwilę poczekać. Jeżeli się schowamy w tym wałcie, ale ogólne rezultaty są, że tak powiem, zadowalające. Czy tutaj już jest ta elektrownia? Powiedzmy, powoli się widzę, zaczyna. W sumie szybko idę jak na kogoś zmęczonego. Dobra, i antybiotyki musimy tutaj znaleźć, kurwa, jak najszybciej. Inaczej tak czy siak się wywalę. Jak nie, to muszę wracać do lasu po grzyby. A nie, to były tapsy przeciwbólowe, no. Kluczyki jakieś, może? Dobra, po raz kolejny w elektrowni jesteśmy, tylko tym razem w delikatnie innej. No muszę mieć tu na pewno jakąś apteczkę. Prawda? No pewnie, że na pewno, prawda. Tyle długi będzie odcinek, no ale dobra. O, nie, nie, nie. A mogę odebrać później? A, chyba nie mogę, dobra, halo. Hello. Me again. So, they sent you to check on the power plant. Yeah. I mean, that's what they asked me to do. You always do what hardened criminals ask you to do? Only when they ask nicely. You know you won't be able to get the power back on, right? The issues with the power have nothing to do with the power plant. Yes, I know. I mean, how are you so sure? Trust me. I just know. Trust you? Okay. Trust goes both ways. What's your name? You can call me Jace. Okay. Nice to meet you, Jace. So what are we doing here exactly? Well, I don't know about you, but I'm not here to work on my tan. How do you fit into all this, Jace? Are you in trouble? That psycho Donner makes it out of solitary, and we're all in trouble, Mac. Well, it's better than Mr. Nie wiem, znowu mikrofon widzowy pierdzi. Nie wiem, nie rozumiem po prostu, jakim cudem to się dzieje. All that I can tell you, but first prove yourself to me.
I need your help. Where are you right now? That's not important. How did you end up at Black Rock? Car broke down when the first Aurora appeared. Well, not so much broke down as just stopped working. Like most things. It was freezing, so I got out and started walking down the road to see if I might find someone else. Or maybe some shelter. Got turned around in the darkness and snow. Everything looked pretty much the same. Wandered for hours. Nearly froze to death. Then, I found a fence. Followed it, and found a guard tower. Next thing I knew, I heard gunshots. It was horrible. The shots were... there were so many. I waited half an hour, longer, crept up, and I could see them slumped against the wall. Blood everywhere. It was guards, prison workers, civilians, innocents. They had executed them. I had to get out, but I know the area a bit. There's nowhere to go, really. Not on foot. I don't know if anyone's coming to help, but I figure I gotta do what I can to keep those fuckers locked up. Donner, he is evil. If he gets out, nobody within 100 clicks of this place will be safe. And if this thing lasts as long as I think it will, that would be very, very bad for all of us. What do you mean, if this lasts as long as you think it will? Do you know something about what's going on? Never mind. I just know stuff, okay? Or suspect it. Sounds like you think it's more than just... not more than lights in the sky. And yet, it is. That's pretty cryptic. Let's stay focused on Black Rock, okay? What's the situation with Donner? I guess you don't follow the news much, huh? Donner's a psychopath. They have a law about something, this guy's broken it. I hear his old man Mathis isn't much better. But Donner... Donner is a once-in-a-generation criminal. Yeah. I can confirm that Mathis is not Father of the Year material. Wait, you know him? He's how I ended up here. It's a long story, but yeah. He's here to break Donner out. Shit, shit, shit! This is worse than I thought. What's the worst that can happen if he gets out? He gets stuck out in the wilderness and freezes to death, or gets eaten by something. Wrong. Donner gets out, he will make it his personal mission to find and hurt every living human he can get his hands on between Black Rock and the mainland, just for shits and giggles. You worried about anyone in particular? Never mind that. We gotta keep him in lockdown. That's the only thing that matters right now. Okay, so... how are we gonna make sure he stays in solitary? Trust. That's how we're gonna keep him in. You wanna prove you're trustworthy? I mean, I wanna help, yeah. What's in it for you? I don't much like Mathis. And he's got something I need. What is it? A metal case. What's in it? I'm not really sure. Hey, trust goes both ways, right? I'm not hiding anything from you. I really don't know. So then, just leave. Get out of here. Leave Black Rock and let the chips fall where they may. I can't. I need it. If you don't know what's inside the case, how do you know you need it? It's important to someone who's important to me. They were ready to die for it. So I need to get it back. Right. Well, maybe we can help each other. You do something for me. And I'll find a way to help you with your little problem. Deal? I feel like I'm gonna regret this, but... yeah. Deal. Okay, listen up. Even with the power out, there are physical mechanisms that the convicts can manipulate to get Donner out. I mean, they are morons, but even morons get lucky sometimes. We need to fix things so they can't accidentally break them out. And how do we do that? Well, it just so happens I have the plans
lot of the original structure and prison systems are probably Victorian era. Solitary is newer. But the stuff under Solitary, still old as shit. All right. How does that help us? We get underneath, and we bust up the systems that manage the locking and unlocking mechanisms. And we basically, well, we turn the gates into walls. We seize up the system, and it's so old, so heavy, it'd take a goddamn nuclear bomb to break them out. Let's hope. You don't have a nuclear bomb, do you? Steam tunnels. Steam tunnels, right. What about steam tunnels? You get into the old steam tunnels. You'll find an access door in the rock face just outside the power plant. Other side of the spillway. According to these blueprints, they lead you, more or less, right to the old locking mechanisms under Solitary. More or less? Well, there are some stains on the map. And a few areas that are a little fuzzy, engineering-wise. I mean, it's old. But yeah, eventually you will get to the locking mechanisms. Okay. And then what? You tear out or smash anything that looks remotely like a switch, fuse, panel, cable, wire, vacuum tube. You get it? Yeah, I get it. Sabotage the thing. Exactly. You do that, and Donner is locked in for good. Probably. Probably? Hey, I'm not a prison designer, okay? But yeah, as I read these blueprints, probably. Okay. Wish me luck. I mean, it'll definitely buy us some time, I think. I'm going now, Jace. Hang on. What? Dobra, to by było na tyle dzisiaj. Możecie zostawić lajka. Chciałem wam coś pokazać na samym starcie. Słuchajcie, wyciszę wam gierkę i chciałem tylko jedną rzecz wam pokazać. Pewnie mikrofon teraz pierdzi i tak zgaduję, to już koniec, więc dzięki wielkie za obejrzenie, ale pewnie teraz jak gadam, to mikrofon pierdzi. Tak mi się wydaje. Przynajmniej przed chwilą widziałem, że ten pasek się poruszał mimowolnie. A teraz odpalę wam, jak to słyszy mój komputer. Czyli według kompa wszystko jest w miarę w porządku, za każdym razem nigdy nie słyszę tych puknięć, czyli jest to wina OBS-a. Nie wiem kurwa jak to naprawić, więc sorry widzowie, ale no po prostu nie wiem, nie wiem co mam zrobić z tym mikrofonem. Postaram się jeszcze raz, po raz kolejny, nie wiem, zaktualizować to, znaczy właśnie zdeaktualizować to do jakiejś starej wersji OBS-a i może tam będzie to wszystko działać tak jak powinno działać. Nie mam zielonego pojęcia co mam zrobić. Ale dzięki za obejrzenie, widzimy się jutro. Cześć.